W niedzielny wieczór policjanci udaremnili próbę samobójczą kilkunastoletniej Suwalczanki. Chciała targnąć się na życie z powodu zawodu miłosnego. Policja została powiadomiona o nastolatce zamierzającej skoczyć z balkonu położonego na trzecim piętrze bloku na jednym z osiedli w centrum miasta. Niezwłocznie do wszystkich patroli trafił stosowny komunikat. O dalszym przebiegu tego dramatycznego zdarzenia opowiada Eliza Sawko z suwalskiej policji. Ten, który znajdował się najbliżej podanego adresu, natychmiast udał się na miejsce. Jak policjanci podjechali pod wskazany blok, zauważyli na trzecim piętrze młodą kobietę, która siedziała na barierce balkonu. Pod balkonem tym z kolei stał młody mężczyzna. Kobieta krzyczała, że chce skończyć ze swoim życiem. Jeden z policjantów cały czas z nią rozmawiał, chcąc odwieść ją od popełnienia tego samobójstwa. Natomiast drugi pobiegł szybko na trzecie piętro do mieszkania, w którym przebywała. Tam, widząc, że dziewczyna wykonuje już ruch, jakby chciała skończyć, natychmiast wbiegł na balkon, chwycił ją za ramiona, wciągnął do mieszkania, przekazał pod opiekę lekarzy. W Suwałkach samobójstwa na szczęście nie zdarzają się nagminnie, ale ogólnopolskie statystyki nie napawają optymizmem. Według danych Komendy Głównej Policji w 2016 roku odnotowano 9,5 tysiąca prób samobójczych. Śmierć samobójczą poniosło 3400 osób. Te liczby plasują Polskę na trzecim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Na skutek targnięcia się na własne życie, śmierć poniosło więcej osób niż w efekcie wypadków samochodowych. Zawód miłosny jest jednym z częstszych powodów podjęcia desperackiej próby odebrania sobie życia. Policja apeluje, by często rozmawiać ze swoimi dziećmi. Wówczas łatwiej jest zauważyć, że coś niedobrego zdarzyło się w życiu młodego człowieka. Rozmowa, wsparcie, zrozumienie to najskuteczniejsze sposoby zapobiegania takim dramatycznym zdarzeniom.